Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Q&A, jaki sobie zrobimy tak centralnie z dupy. I w sumie, szczerze wam powiem, średnio się czuję tak w sumie przed kamerką, jak nie mam sławek na głowie, ani nic innego, ani nie jest to live. I w sumie to jest takie dziwne gadanie do kamerki, jakbym po prostu był dupnięty i tak fest, no nie? Ale sobie to zrobimy, tak jak było to oczywiście zapowiedziane. Jest to spóźniony specjał na 5000 subów, także mam nadzieję, że wam się spodoba. I wyjdzie tak w miarę wszystko fajnie, no typowo na spontana, tak? Typowo na spontana, ale bez przeciągania, zacznijmy. Maxu, czy miałeś kiedyś raka? Raka osobiście nie miałem, ale pewnie coś tam we mnie w środku siedzi. Może bardziej takiego raka mentalnego, tu by oczywiście o wiele bardziej to tutaj pasowało. W jakim wieku wypiłeś swój pierwszy alkohol? Pierwszy alkohol to było gdzieś chyba w wieku 16 lat? Ale to tak wiecie, tak na typowym takim nielegalu, bo tak to gdzieś w podstawówce byłem, nawet przedszkolu, to wiadomo, tam piwko, coś takiego spróbować, żeby tak za bardzo nie ciąkło, tak chociaż wiedziałem, jak to smakowało. Czy puściłeś bąka na streamie lub odcinku? Czy dzik sra w lesie? Czy dzik sra w lesie? Oczywiście, że tak, zdarzyło się niejednokrotnie, nie dwukrotnie. Jest to normalna rzecz ludzka, aczkolwiek trzeba się z tym jakkolwiek maskować, tak? Tu już są oczywiście umiejętności bardziej takie maskujące. Dlaczego nazwa XM-Tag? Znaczy to już jest taka dosyć długa nazwa, bo kiedyś w sumie, to nawet nie pamiętam, kiedyś chyba byłem Golden Dragon, ale to były jeszcze czasy, jak się napierdzielało w Tibie, w podstawówce. Potem było, stwierdziłem, że to jest zbyt nudne i dziecinne, przerzuciłem się na Emerytas. Z racji, że był taki motyw, że no, bo tu ci emeryt w dupę skopie. No to tak było, że emerytas po jakimś czasie też przestało, potem poszło od inicjałów jako MTK i to i tak się przekształciło właśnie od inicjałów MTK. A że ktoś podpierdzielił mi nick na YouTubie, no to zostało XMTK. Kiedy pierwszy raz uprawiałeś, wiesz co, Paxus? No powiem ci... Nie do końca wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, o uprawianie marchewki, cebuli, kopru, kuźwa, nie wiem, zapuszczanie swojego małego cygana do groty skarbów. Nie wiem, o co ci dokładnie tutaj chodzi. Musisz niestety się w tym poprawić. Lubisz duże cycki czy małe cycki? Wiesz co, Szymek, to jest takie pytanie. Za duże nie są za fajne, za małe też nie są za fajne. Wyobraź sobie taką sytuację. Jak są za małe, no to w sumie no, nie pobawisz się niczym. Jak są w sam raz... To są w sam raz. Jeżeli są za duże, to jest takie ryzyko. I ryzyko jest takie, że albo cię babka zadusi, albo jak się odwinia, cię przypierdzieli na starość, tak, to masz łopie 4 zęby wybite. 4 zęby i to jest co najmniej. Więc to jest takie ryzyko. No chyba, że nie będziesz miał już w ogóle swoich, no to całkiem okej. Później kolejny tu jest Ren. Czemu wyglądasz jak Rumun? Znaczy, w sumie tak patrz na podgląd, może jako Rumun typowo nie wyglądam, aczkolwiek pewnie takie jakieś zapędy na to mam. Jakieś zapędy by tu się znalazły. Jak sobie wyobrażasz swoją karierę na YouTube? Wiesz co, karierą bym tego nie nazwał. Bo tak naprawdę, tak jak było zawsze mówione, robimy sobie live'y tak typowo for fun. I zawsze to jednak pod tą for fun idzie teraz. Czy kiedykolwiek myślałeś, że zdobędziesz taką widownię jak masz teraz? Szczerze mówiąc to nie. Szczerze mówiąc to nie. Jeżeli kiedykolwiek coś takiego było, to na pewno nie w takim krótkim czasie, bo naprawdę to jest mega krótki czas i to jest masakra. Co lepsze, Kabanos czy Wawelska? Michajer, Kabanoska se możesz opierdzielić, tak wiesz. No sobie opierdzielisz Kabanoska. Do ręki czy coś. Wawelską, tak wiesz, do łapy sobie wziąć. Ona wielka jest, no nie? Ona jest wielka. I ona cię tak w ręce nie zmieści. Znaczy, dobra, nieważna. No, co kto lubi. Nie wiem, co chcesz z Kabanoskiem bądź Wawelską robić, ale to możesz zostaw dla siebie. Potem kolejne pytanie. Lukas, czy masz dziewczynę? Oczywiście mam jedną i drugą. Lubisz pić alkohol? Wiesz co, tutaj akurat nie bardzo. Wiesz, idzie człowiek na imprezę, tam się napije, to tamto coś poszaleje, ale tego normalnie to nie bardzo. I skąd wziąłeś nazwę kanału? A to już było mówione. Kiedy koszulki, frugo? Frugo, koszulki już są, możesz sobie... Koszulka zrobiłem taką, wiesz, taką jedną, jakby ktoś chciał. Jakby ktoś chciał, macie wszystkie linki w opisie do tego, co się dzieje. Dlaczego nawiązujesz siebie do raka? Raka jako... Znaczy mówię, rak to jest bardziej mentalnie, no nie? Rak bardziej mentalnie, bo mówię, no na ten wiek no, czasami nie przystoi się tak zachowywać jak typowe dziecko, ale że po prostu no wychodzi tak jak wychodzi, to jest po prostu pełen spontan i takie myślę dosyć naturalne u mnie. Więc...
Więc no. Później tu jest kolejne pytanie. Czy na 100 tysięcy pokażesz swojego bydlaka śmierdziela? Kwe. Wiesz, to jest takie pytanie, czy po prostu cierpisz na taki objaw małego i po prostu chcesz sobie porównać, czy jednak są osoby, które mają mniejszego i po prostu się tak zastanawiasz, bo może tak gada, to faktycznie tak jest. Ale powiem ci, że tak, nie pokażę ci. Nie pokażę ci. No niestety, no powiem ci tak, są pompki, są żele, możesz z tego oczywiście sobie korzystać, niestety nie powiem ci, że, czy to się opłaca, czy nie. Osobiście nigdy nie testowałem tego, więc tego ci nie powiem. Co zrobiłbyś za 1000 zł? Ho, ho, ho. Pytanie jest takie, czego ja bym nie zrobił? Ale no, to pytanie sobie zostawmy na kiedy indziej może. Czemu nie lubisz Majersa i czy zagrasz kiedyś New? A i kolejne pytanie, czemu ostatnio na live witasz się z każdym oprócz mnie creepy? Wiesz co mówię, to jest taki wyjątek. Ja staram się ogarniać całe czaty na live'ach, ale to jest takie... Kurde, to jest ciężkie do zrobienia, tak? To jest ciężkie. A Myers jest, tylko po prostu Myers jest lowem, więc... Więc po prostu tej postaci temu nie chcę poruszać. Czy zrobię konkurs na Dead by Daylighta? No powiem ci tak, jeżeli wyłożysz kasę na stół, dasz mi taki solidny plik gotówki, zrobię konkurs nawet na niejedno. Ale ktoś musi to fundnąć. No uwierz mi, z własnej kieszeni wyłożyć prawie 8 dych, czy tam 5 dych na jedną kopię gierki, to jest trochę przerąbane. To możesz zawsze wyłożyć. Czy okradziono cię lub zgwałcono? A, no osobiście nigdy mnie dupa nie bolała, więc raczej zgwałcony nigdy nie byłem. No chyba, że mówimy tutaj o płci przeciwnej, to chyba też nie. Aż tak ładny nie jestem. I czy mnie okradziono? Tak. Opierdzielili mi kiedyś telefon, skurwysyny. Telefon mi zadupili. Kiedyś w tramwaju, jak jechałem do centrum. Nawet nie wiem kiedy. Dosłownie nie wiem kiedy, ale zadupili mi, skurwysyny, telefon. Jakiś cygan. Z tego była większa afera. Ja kiedyś o tym mówiłem na live, opowiadałem. Jak chcecie, kiedyś walnę tą osobną historię, jak to wszystko przebiegało. Ale skurczysyn, nie szło nic z tym zrobić, no nie, nie szło nic z tym zrobić. Taki typowy gnój. No jakbyś dopadł, byś kulki urwał ręką, no nie, jedną ręką byś to wyrwał, by mu kurwa z kręgosłupem wyszło, ale to już tak. Czy uprawiałeś seks lub jakieś świństwa, wiesz co? Nic powiem, to jest taki później wiek, że zdarzają się różne rzeczy, aczkolwiek jakieś perwersji, jakichś innych, powiedzmy, fetyszy nigdy kuźwa tutaj nie praktykowałem, ani nic takiego. No nie wiem, no kuźwa to takie pytanie trochę z dupy, no. Takie trochę pytanie z dupy. Czy miałeś kiedyś taki moment, że chciałeś popełnić samobójstwo? Wiesz co, moment nie. Wiadomo, każdy ma tak jakieś myśli, jakby to wyglądało, ale powiem ci szczerze, że to jest taka droga na skróty, to nie ma sensu. To jest moim zdaniem trochę takie dla głupich. To jest dosłownie taki, to jest taki moment na głupich. Dla głupich, że no nie radzisz sobie, no i to musisz coś wykombinować. Po prostu musisz. Kiedy zrobisz spotkanie z fanami? Maximus. To jest takie... Zróbmy tak. Ja mówię, ja będę na IEM-ie najbliższym, ale jeżeli byśmy sobie chcieli jakieś takie piwko wyskoczyć, czy coś, takie wiecie, plus 18, te rzeczy, nie ma problemu, ale to dopiero na IEM-ie. Oczywiście ci, co są nieletni, Soczki, trzy ulice dalej, a my sobie gdzieś tam pójdziemy. My sobie pójdziemy, nie ma problemu. Ile masz centymetrów? Wiesz czego? No wiesz co, centymetrów nie wiem, ale jakbym tak zmierzył w ręce, no to znajdzie się trochę. Na pewno by się trochę znalazło. No, także tyle by było chyba z tego. Jakie masz wykształcenie? Oczywiście bardzo zajebiste. Czy waliłeś konia? Bartosz? No wiadomo, no człowiek się uczy, no... eksperymentuje różne rzeczy, poznaje samego siebie, więc każdemu się zdarzyło. Więc mówię, to każdy miał taki moment, każdy coś takiego miał. Także tyle. Jakbyście mieli dalsze pytania, możemy zrobić część drugą. Oczywiście pytania możecie zadawać pod filmikiem na dole i te pytania, które będą oczywiście najbardziej lajkowane i tak dalej, będą miały większą szansę na to, że pojawią się już w następnym materiale. Także tyle. Widzimy się dzisiaj na live'ie. Mamy aktualnie godzinkę 12. Mamy 12, więc widzimy się na live'ie wieczorkiem, także zapraszam. Mam nadzieję, że do tego czasu to zmontuję. Mam naprawdę nadzieję, że do tego czasu to zmontuję. Także tyle. Na razie, cześć. Mam nadzieję, że się podobało.